niby uderzona nie jest, ale powiem wam, że przód S-Line, tył S-Line, taka dosyć ładna. Tutaj na boku jest też widać już sprzedana A5. Witam was wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj akurat przyjeżdżałem przez Bremen i mówię, zajedziemy, zobaczymy, czy jakieś samochody są. Mamy chyba 28 lutego, jeżeli dobrze patrzyłem na datę. I zobaczymy, co tak naprawdę w koronawirusie stoi na placu, czy są jakieś okazje. Dzisiaj wszystko jest pozamykane tak naprawdę, ale jeżeli by się coś tam naprawdę trafiło, to możemy przyjechać w tygodniu, więc zapraszam do oglądania. Powiem wam, że przez koronawirus ogólnie widać przestój i tutaj się jakiś taki etap tych samochodów zatrzymał. Te stare się w ogóle nie sprzedają. Tutaj mamy troszeczkę nowszego Mercedesa z lewej strony trąconego. Tam widzę, może mi się uda przebić jakąś karawelkę. Też ciekawe, co tam z nią się stało. Tutaj mamy Seacika. Widzę, że jest przodem trącony. I tak poza tym, na tą chwilę, na tym najciekawszym placu tak naprawdę nic nie widzę. Sprawa też jest taka, że tutaj jest największy przemiał w tygodniu, więc przyjeżdżając tutaj w niedzielę, tutaj nie ma tak naprawdę na co liczyć, bo w niedzielę to tak naprawdę wszystkie samochody, które były ciekawe, to do niedzieli zawsze są już wywożone, żeby ten zbyt na placu był. No ale lecimy dalej. Tutaj jedyne pośród tych wszystkich samochodów, co mi się rzuciło w oczy, to widzę jakąś A6 w S-Line. Zobaczymy, czy jest jakaś uderzona. Niby uderzona nie jest, ale powiem wam, że przód S-Line, tył S-Line, taka dosyć ładna. Może z uszkodzoną skrzynią czy coś tego typu. Więc tym by się było warto zainteresować. Na ten plac mam akurat numer telefonu, więc na pewno do nich zadzwonię. Widzę, że nie ma panoramy. Ale może się okazać coś ciekawego tak naprawdę. Widać, że jakieś świeże auto, bo teraz wszędzie lecą takie zielone pyłki. Zobaczcie, że tutaj na tym samochodzie aż tak nie ma, a tamten jest po prostu cały zielony. Więc być może, że jest jakoś świeżo stawiona, a tak to zwykłe stare samochody dookoła. Na głównym placu tutaj też widzę, stoi jakieś nowsze Mondeo. O, Phaetonik, zobaczcie, takim dopiero nagrywam odcineczek z hakiem. Jakaś Skoda z drogówki. Widzę, że też dużo firmowych kiedików dostali, więc możliwe, że kiediki mam po jakichś fajnych cenach. Takie widać wszystkie identyczne. Tutaj z wierzchu też widzę, że same trupy stoją i tam na końcu mamy jakieś BMW, które dosyć krzywo stoi. Możliwe, że też jakieś trącone bokiem czy coś tego typu, więc tym też by się było warto zainteresować. Swoją drogą, nigdy tutaj nie było płotu, widzę, że wybudowali płot. Możliwe, że coś im poginęło, może ktoś powycinał katalizatory i się wzięli za przebudowy. Macie kłódkę. A tutaj jeszcze nie jeden by poszalał. Jakaś tetetka zarośnięta stoi, porzucona. Nikt jej nie chce. To już nawet poza placem, zobaczcie, stoi. Trochę zielona się zrobiła. Ogólnie na tych placach nic ciekawego nie było, ale to możliwe przez to, że mówię, akurat jest niedziela. Trzeba by tu przyjechać w tygodniu, ale majster w tygodniu pracuje, bo ostatnio bardzo dużo pracy, no i nie ma kiedy. Tutaj na boku jest też widać już sprzedana A5. Na bardzo ładnych halusach, jeszcze drugi komplet zimówek leży tak naprawdę w środku. Więc no, to co jest właśnie to co mówię, że tutaj trzeba w tygodniu stać i czekać na takie samochody. Też widać, że ma lekko przytarty lewy tył i lekką wgniotkę na błotniku. No i tutaj powoli zaczynają się jakieś ciekawsze auta. Macie tutaj Passacika podobnego do mojego. Ja być może swojego też będę chciał sprzedać, ale zastanawiam się cały czas. Ładny wersji Airline, przyciemniony. Bardzo ładny w środku. Fotele podobne, takie dosyć do moich. Ładniejszą kierownicę od mojego. A tak to niczego sobie. Trochę ma przydrapany zderzak. Tył też jak u mnie. Wiadomo, że do czyszczenia. Ciekawe tak naprawdę, jaki ma przebieg. Co z nim jest, bo nic więcej widzę szkodzonego nie jest. A często jest tak, że oni tutaj biorą po jakichś leasingowych firmach, więc też może być naprawdę ciekawa opcja. Od tego właściciela ostatnio brałem dwie Audice, więc jest gościu do dogadania, też można się go zapytać. A tutaj też widzę, że ładna czwóreczka stoi w kombiku. Bardzo fajny samochodzik.
Widzę, że stoi też jakaś taka A6. Nie żadna może bogata, w środku biała, więc takie często też mają bardzo fajną cenę. O, tak to wygląda. Jeszcze te zwykłe lampy, zwykły przodzik. Tu mamy troszeczkę nowszą A4. I na taką A4 mam kilku klientów i na pewno się o nią zapytam. Jest w automacie, więc możliwe, że to jest Multitronic, ewentualnie S-Tronic, ale raczej Multi. Też ładna w środku, ładny kolor ogólnie ma, trochę lipna lufelgie. Powiem wam, że jakby jej przyciemnić z tyłu lampy, to byłaby kozak. Co jeszcze rzuciło mi się w oczy, to tutaj mamy tę piąteczkę. Też ładny środeczek. Ostatnio powiem wam, że bardzo dużo te piątek pojawia się na placach, chociażby z tego względu, że bardzo dużo Niemców kupuje sobie te szóstki i po prostu ludzie się pozbywają te piątek, oddają je w serwisie w rozliczeniu za grosze i wtedy właśnie handlarze tutaj je odkupują i mają na sprzedaż. Tutaj mam akurat wersję krótką, jakbym brał dla siebie, to na pewno długą. Powiem wam, że o wiele wygodniej się moim zdaniem jeździ. No tutaj z kolei mam jakąś nowszą, uszkodzoną Mazdę przodem, a to za chwilę podejdziemy do niej, zobaczymy, czy tam da radę wejść. No i rzuciła mi się w oczy też bardzo fajna bawarka, w której wyrwał się zderzak, widocznie gdzieś musiało ją zarzucić tyłem. Urwany zderzak, urwane kable, tak troszeczkę przyhaczony błotnik, ale nic tak naprawdę się nie stało przy tym błotniku. Bardzo fajna wersja. Ładny środeczek. Powiem wam, że taki samochód kupić, no to o, jeszcze przód uderzony, to już cenę na pewno musiał mieć super. Przód i cały bok, no to takie auto jak kupicie za grosze i sobie powoli ją zbudujecie po elementach, to wtedy wychodzi was naprawdę kilka ładnych tysięcy euro taniej, niż jeżeli mielibyście kupić całą, i to wtedy jest opłacalne. Bardzo fajny samochodzik. Też może akurat w poniedziałek chwilę przyjadę. Może mi się uda wziąć trochę wolnego, to się popytam jakieś samochody, bo widzę, że pomimo niedzieli troszeczkę samochodów się nowych pokazało, ale bardzo dużo tutaj jeździ osób i wyszukuje te samochody. Tutaj ładna wyśródemeczka na ładnych alusach. Też fajne samochody. A na tym placu z kolei zazwyczaj co przychodzę, to stoją same SUVy. I tutaj też mamy jakieś nowe okazy, Kuga jest sprzedana, bo się ostatnio pytałem. Macie Hyundai'a, kolejnego Hyundai'a, BMW-szkę, Dacia. A Dacia to się powiem wam, że ostatnio nie sprzedają w ogóle. Miałem ostatnio lekko uszkodzoną, to naprawdę miałem osobiście problem sprzedać. Miałem wręcz dramat z tą Dacią. A jeżeli o Hyundai chodzi, no to bardzo duża ilość osób się mnie właśnie o nie teraz pyta. No i gdzie je tutaj dostać? Powiem wam, że dosyć sporo tego tutaj jest. Tutaj mamy Mazdę trójeczkę. Tak widać, że jakby gdzieś wjeżdża na skrzyżowanie, od boku trochę strzała dostała, więc jest możliwość, że się podłużnice przestawiły. Widać, że na letnich, więc musiało się to stać już troszeczkę przed zimą pewnie. Środek też dosyć ładny, manual. I tutaj, jeżeli w Niemczech są już uszkodzone poduszki, to te auta idą naprawdę za bardzo niską cenę. Też taki samochodzik dosyć warty. Tylko że przy takim aucie, no to już będzie dosyć sporo do roboty. Ale podejrzewam, że kilometrów to wielkich nie ma, bo zobaczcie, że silniczek to błyszczy, jakby nigdy nikt nim nie jeździł. Możliwe, że ktoś wyjechał z salonu i od razu zaliczył dzwonka. Bo takie sytuacje też często i gęsto się tak naprawdę spotyka. I to właśnie jest tak, że idzie się po tych placach i na 30 śmietników stoi jeden jakiś ciekawy samochód, a reszta to po prostu w tygodniu jest przywożona na lawecie, już z lawety zjeżdża, tu się zaliczkowane, odbierane i dlatego właśnie cała reszta samochodów tutaj stoi. Bardzo ciekawego też mamy tutaj Golfika 7 w kombi. Widać, że przód jest cały, nieruszany, a to jest dosyć ważne. Tu ma wgnieciony próg i drzwi. Tutaj ma wgniecione lekko drzwi. Tu ma wgnieciony błotnik. Sterzak jako tako z tej strony przeżył. No z tej strony też przeżył. A tutaj już trochę gorzej wgnieciony bok.
ale wątpię, żeby słupki dostały. Błotniki też przeżyły, lusterko do wymiany razem z drzwiami, ale bardzo śliczny środeczek. Możliwe, że ma naprawdę niski przebieg i wtedy takie auto też idzie wyrwać za bardzo dobrą cenę. Troszeczkę alu ma słabe, bo widać, że zimówki. Z tego samochodu mój tata kupował jakieś samochody z tego placu, więc może jutro, jak mi się uda tutaj przyjechać, to też postaram się coś o tym samochodzie dowiedzieć. My powoli już kończymy niedzielny wypad na placę i tak dzisiaj większość rzeczy była pozamykana. A tutaj macie mojego niedźwiadka, którego niedawno zakupiłem, odpicowałem od hamulców po tak naprawdę inspekcję skrzyni, silnika. No i ostatnio też widzieliście, że nabyłem kupiątkę, no i w końcu muszę rozważyć jakąś sprzedaż. I właśnie ciężki jest wybór, które auto sprzedać. Zastanawiam się właśnie nad Passatem, bo 3.7 nie sprzedam, a kupiątką się fajnie jeździ. Więc możecie coś oferować w komentarzach, bo bardzo duża część osób się pytała, czy będę Passata sprzedawał, więc możliwe, że jakbym dostał jakąś dobrą ofertę, no to to poważnie przemyślę. Jeżeli w ogóle chodzi o Passata, to ostatni odcinek, mi się wydaje, to był z naprawy, jak wtedy była prawa strona malowana. Po tym jak go kupiłem, widzieliście, że założyłem nowe opony na lato, na zimę. Tu był kompletny serwis zrobiony z skrzyni, silnika. Była też robiona klimatyzacja, więc serwis przeszedł od A do Z. Mam go już kilka miesięcy i powiem Wam, że jestem naprawdę z niego zadowolony. Bardzo fajnie się nim jeździ. Jest dosyć taki oszczędny. Miałem też tam jeden filmik, porównywałem ten samochód do drugiego, którego posiadam, czyli do Audi A6C7. I tam właśnie podawałem wady i zalety, więc ten Passacik też ma wiele zalet. No przede wszystkim jest bardziej oszczędny i ekonomiczny niż mój Audi. Bardzo fajnie i przyjemnie się tym jeździ. Dlatego jeżeli naprawdę będę go zmuszony sprzedać, to będzie ciężko się z nim rozstać. Ja już lecę do domu, bo tak jak Wam mówiłem, jutro już jest poniedziałek. Z Wami się żegnam. Do następnego odcinka. Do zobaczenia. Cześć.